Siemanko, siemanko, czy ja coś zniszczyłem? Nie. E, siemanko, siemanko, ja jestem Wartas, witam was w kolejnym odcinku mapek od widzów, tylko że teraz jest taka troszeczkę inna mapa niż takie typowe mapy, które oglądacie u mnie właśnie z mapek od widzów na kanale. Otóż zagramy na mapie Konstantynopol, Assassin's Creed i tak dalej, tyle że na mapie właśnie przez moich widzów przetłumaczonej, tam poprawionej jeszcze, także taki ciekawy miksik mapy dzisiaj pójdzie, czyli wiecie, po prostu dostałem mapę z Konstantynopolem, tam już coś tam widać, przetłumaczono po polsku Dzięki czemu będziemy mogli się lepiej tutaj e, właśnie bawić Oczywiście nie przejdę w jednym odcinku tej mapy Nawet nie ma takiej opcji, bo to jest mapa typowo przygodowa Także jeśli chcecie zobaczyć dru drugi i tak dalej odcinki właśnie z tego Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Jak tam będzie 4000 łapek w górę to na pewno pociśniemy jakiś kolejny odcinek Dobra, także mamy tutaj pierwszą skrzyneczkę Mamy tutaj ubranko, także ja sobie tutaj zabieram Mieczek sobie bierzemy, nawet mapy dostajemy Trochę jedzenie, a w sumie biorę wszystko No i mamy też tutaj e, Różne te książeczki, to czekajcie Może najpierw się tutaj ubierzemy Asasino, jak widać <grybujesz> Dobra, mięsko sobie damy Tutaj mapę sobie zobaczymy Tak, taka jest mapa Mamy Konstantynopol Super, także dobra Jeszcze sobie weźmy Właśnie ten tutaj Wszystkie rzeczy. Klucze Masjafu, co tu jest? Twoim zadaniem jest znaleźć klucze Masjafu, płyty muzyczne. Pierwszy klucz ukryty jest w wieży panny, budynek na oceanie. Drugi klucz ukryty jest w podziemiach wieży Galata, najwyższy budynek. Trzeci jest ukryty w zbiorniku Jarbatan pod księgarnią Sofii, melonowy dom. OK. Kiedy znajdziesz wszystkie klucze, będziesz mógł pojechać do Masjafu. Wyjście przez główną bramę koło wieży. Ej, fajne, fajne, naprawdę. To, to sobie na pewno zostawimy, żebym miał tutaj jakieś, jakieś coś. Aha, tutaj mamy po angielsku. Ok, dobra. Czyli, tak, czyli mamy po, po polsku książeczki po angielsku, czyli side mission. Sobie schowamy, misje poboczne. Znajdź 21 ukrytych gdzieś w mieście. Zdobądź wszystkie 7 setów zbroi: biała, czerwona, czarna, niebieska, żelazna, złota, diamentowa. Wejdź, wejdź na najwyższy punkt wieży Galaty, od edytorów mapy. Zapal wszystkie znicze na wieżach asasynów. <śpoko> Spoko. Takie mamy tutaj zadankę oraz specjalnie do mnie tutaj liścik od edytorów Mapa została przez nas poprawiona Upewniliśmy się, czy nie ma jakichś błędów w działaniu mechanizmów Jeśli były, zostały poprawione Jeśli jednak jakieś się zdarzyło albo jakieś teksty zostaną nieprzetłumaczone Musisz nam wybaczyć Dodany został jeden mechanizm na końcu mapy, jedno zadanie poboczne oraz ciemne miejsca zostały oświetlone, żebyś tej widzowie coś widzieli Keep Inventory jest włączone, także spokojnie możemy sobie tutaj umierać Więcej info w porcie przed statkiem Karczek, ity oraz MM17 Dzięki wielkie od razu za ampeczkę. powiem tak, że ta mapa u mnie wisi na mailu od bardzo dawna, bo jak wiecie była pauza z, z mapkami od widzów Tych mapek mam teraz na mailu ponad 500, tak sprawdzałem, także to jest nie do zrobienia, od razu mówię, to jest nie do zrobienia, żebym nagrał wszystkie mapy tak, tylko informuję, bo po prostu. No, no, za dużo tego jest. Kwatera, kapitana. Swoją drogą jeśli chodzi o wysyłanie mapek. Póki co mi jeszcze nie wysyłajcie, to bardziej nie wysyłajcie mi na maila, który kończy się Ropel, bo ja tych maili nie otrzymuję. Także takie mapy przepadają i wszystkie maile do mnie tam przepadają, bo tam jest mail w sumie do, do menedżera i on tam ogarnia wszystko. Także tam bardziej współpracę właśnie z jakimiś markami, czy coś takiego, wiecie. Dobra. Sobie lokamy tutaj terenik. Co my tutaj jeszcze mamy? Wiecie, niczego tutaj no nie przegapić. Tutaj trzeba wszystko posprawdzać na naszym oto Tu są schody, tu mamy zejście jeszcze niżej. O kurde, jeśli tu coś jest, to ja muszę wejść w opcję. Widać sobie Brightness na Bright. Ostatnio miałem właśnie pod mapę horrorową, po prostu wszystko przyciemnione, nie? Także teraz dałem sobie, no jaśniej, ale nic tutaj nie ma. Także wychodzimy z tego statku. Lecimy w Konstantynopol. je, oh yeah. Assassin's Creed, Revelations przed nami. <laughs> Dobra, tabliczka. Zasady. Okej, okay, mamy zasady. Witamy w Konstantynopolu. Mapa stworzona przez Nom Przetłumaczył karczek Ity. A kolega, który był tutaj, 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 tutaj. MM17, tak? MM17? To co tu robił? Także Nom Scorch, karczek Ity oraz MM17. Dzięki za mapę. O, teraz będzie lepiej. Tak właśnie, nie czytuj, nie jest to potrzebne zadanie główne, polecam wykonywać po kolei, tak jak jest napisane w książce Zachęcam do zwiedzenia mapy, ponieważ to otwarty świat i ciekawy Chyba czegoś tutaj zabrakło, ale nic Ponieważ jest to otwarty świat i to jest ciekawy, o tak to powiem Zachęcam do zrealizowania zadań pobocznych, również są ciekawe Mapa przetłumaczona dla specjalnie dla Warteza. No, tutaj za dużo dla. Dla widzów, 5000 łapy w górę, sobie ulubione. O, widzicie, czyli tutaj podbijają stawkę, że nie 4000 łapy w górę, a 5000, oj, aż walnąłem w myszki i mi uciekła. Miłego grania wartez, także dzięki już nam się aż noc zrobiła z tego wszystkiego, nie? Timeset set zero, da radę. a nie da rady, to ja sobie dam jeszcze raz. Powiecie, długo tutaj posiedziałem, nie? Chciałem wszystko powiedzieć, co i jak, także. <laughs> no zrobiła nam się noc sobie zrobimy jeszcze raz dzień. Nie wiem czemu, ale mi coś tutaj na tej mapie klatki spadają. Po prostu jest taka rozbudowana, czy coś. <laughs> Łódeczki! Jedna łódeczka się przyda na później. Dobra, to ja może sobie zmierzę bo nie wiadomo co mnie tutaj zaatakuje. Czyli dobra, inaczej mówiąc musimy robić misje główne, bo co, co, co tu innego nie gadać. Budynek na oceanie to jest wieża panny i tam jest pierwszy e, klucz, czyli, czyli to wygląda że to jest to miejsce, także akurat łódeczka nam się tutaj Przyda? No i lecimy wykonać pierwsze zadanie tutaj. Tak dokładnie. A propos wczorajszego odcinka, którego nie było, nie było, bo nie miałem zapasu nagranego aż takiego dużego jak chciałem mieć nagrany. No i niestety wczoraj odcinka nie było. Dzisiaj ten może wlecieć troszeczkę później, bo właśnie to nagrywam tego dnia, co oglądacie. Czyli to jest ta wieża, której szukaliśmy. Tak właśnie. Także wbijamy. Idziemy po płytę muzyczną. To jest nasze tutaj zdanie. Zobaczmy, co jest na dole. Wiecie, wszystko tutaj trzeba zwiedzać. Nie ma to tamto. O, kurde, ja się tam w sumie boję wchodzić. Znaczy nie boję, tylko po prostu nie wiem, czy wrócę. Także jakby coś, to sobie pójdziemy na górę najpierw sprawdzić. A, tam się pokierujemy na samym końcu, bo tutaj może być. A, piórko! Dobra, czyli to jest, czyli to jest część zadania mojego pobocznego Także dobra, czyli jednak będziemy musieli tam wskoczyć. Skok wiary zrobimy. <gry> I lecimy na dół. Pyk, już bardzo. Trochę nieudany skok wiary, ale to nieważne, bo tutaj będzie nas czekał skok wiary, patrzcie na to. Skaczamy! Tak, tu tak, jest pochodnia, czyli zdecydowanie tutaj powinniśmy się znaleźć. O kurde Jakbym tam wskoczył, to już przerąbane i nigdy nie wyjdę. Nie, no bym wyszedł. Dobra, szukamy naszej tutaj płyty. Tak, bawimy się w no normalnie. Okej. Okay. Idziemy dalej. I mamy jakąś tabliczkę. Skacz w dół, szukaj dźwigni. Dobra, skaczemy w dół szukamy, szukamy dźwigni. dźwigni. Co się odparłem? Ha, to są światła! Hej, no dobre. Tak, zlecimy do wody. uch też mnie przyblokowało w tej wodzie. No i będzie ma tutaj wspinaczka, wiecie, parkur. Tam też można się wspinać, żeby od razu wrócić sobie. Także okej, okay, okej. Okay. Patrzcie na ten parkur, normalnie. Normalnie, to jest to, to jest to. <grytanie> okej, okay, dźwignie mieliśmy szukać, a ja sobie od razu poszedłem tutaj, chyba. Ta Aha, to był checkpoint, jakby nam się spadło z parkura. Dobra Jak najbardziej rozumiem, jak najbardziej Mogę to robić o. <grytanie> Zahaczyłem o tą odrabinkę <grytanie> Okej, okay. tym razem nie zahaczyłem, bo inaczej skoczyłem Okej, okay. no to się wspinamy na górę Pyk O kurde Tak mnie ścięło, że dwa razy wcisnąłem w jednym momencie No i proszę bardzo, mam światełka Uh, proszę bardzo. Mamy pierwszy klucz. Super, mamy podkę speeda Mamy trochę, widzicie, tutaj. Fajnych rzeczy Łuk, sobie też w sumie wezmę. Strzały jak najbardziej. Mieczyk też. I widzicie, mamy już jak, jakąś zbrojkę, bo tam też mieliśmy pobocznika, żeby zbrojki zbierać. Także o, kurde, ale rzeczy sobie odblokowałem. To mi na górze pokazuje, kurde. Dobra, Diamonds. Tak, mam diamenty. No to spoko. Czyli pierwsze główne zadanie mamy wykonane. I część poboczniaka też mamy wykonanego. Także super sprawa. <laughs> Lećmy wyżej. Może faktycznie jednak to będzie ma na jeden odcinek. Zobaczymy, bo w sumie jeszcze. Nie wiem czy wszystko tutaj znajdę, nie? A jeśli chodzi o same klucze do Masjafu, to myślę, że damy radę tutaj zrobić. Ciekawie jestem jak tam w Masjafie sytuacja wygląda. Cześć. O, kurde, wy tu interes robicie. Co tam macie na górze? Ja to muszę zobaczyć Drodzy villagerzy, co wy tutaj kminicie? No kurde ja, to jest po prostu jakaś Pozostałość jaskini <grymne> Okej, okay. chodźmy wyżej Bo być może tutaj coś by było, nie? Nie, czyli stamtąd jesteśmy Tutaj Uuu, wieża asasynów, tak? Co, coś było z wieżą asasynów Drugi klucz ukryty jest w podziemiach wieży Galata, najwyższy budynek czy według mnie wszystkie są tutaj równe, ale to chyba będzie ten budynek. Dobra, to tam się kierujemy. Słuchajcie, zrobimy e, Assassin's Creed. Zobaczcie. Zobaczcie na to normalnie. A, 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 tak, właśnie tak, o to chodziło tutaj. <ścoughs> Jak najbardziej. Assassin's Creed, a co? Swe drogi, jeżeli lubicie Assassin's Creed, to tak tylko powiem, bo na tym kanale nie mówiłem, ale na kanale moim głównym, czyli Vertez, bo po prostu Vertez, nie Minecraft Vertez, tylko Vertez, właśnie prowadzę serię z Assassin's Creed Origins. Czyli tego najnowszego, bardzo fajna część. Także jak najbardziej zapraszam Was do oglądania. Bo wreszcie yy, wrócili na dobre drogi robienia asasynów tak? I ta część naprawdę wymiata. Tak wam powiem. wieża Galata. Czyli w podziemiach, tak? Dobra, tu mamy wejście na górę, to mamy wejście na. W, w zejście na dół. Dobra, czyli mamy tutaj podziemię, tak? Okej. Okay. wiecie co może zanim wejdziemy do. Nie, dobra. Do, do, dobra, skoro tu już weszliśmy, to chodźmy później się. Wespniemy na górze. Podziemia Galaty. Super. Super, super, super. Okej. Okay. Tutaj też widzę, że będzie trochę w dół. Zajść, Nie wiem, czy to mam skakać. Aki, tam jest światło. To skaczę. Dzień dobry. Co my co mamy? Podziemia Galaty. Podążaj ścieżką. Znajdź klucz. Okej, okay. będę podążał ścieżką. W sobie FPS y odświeżę, może mi coś to da. Znaczy, czanki odświeżę. Reload czanków Nie mi nic nie dał, ale to nieważne. Ale to nieważne. My tu ćwiczymy parkourę. Hoppa A co tu jest? Czybym coś odkrył. Chyba tak. Chyba coś odkryliśmy. U, uh, hu, uh, 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 płotek. Odkryliśmy płotek. Płotek dzisiaj jest bardzo pomocny, bo dał na siebie wskoczyć. Dobra. U, uh, ten skok może być cięższy. Czemu tam był sufit? Chciałem zrobić double jump a po czym, po czym mnie on anulował. <noise> Wróciłem i już źle się wybiłem. No nic. No nic. Tutaj jest akurat bardzo fajny powrót. Tylko jak widzicie, już płotek Już drugiej szanse nam tutaj nie daje. On mówi: nie, 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 Miałeś swoją szansę, nie wykorzystałeś jej. To teraz, kurde, masz przypał. Ja <noise> no wystarczy tutaj bez sprintu polecieć. I będzie, czyli tutaj. Nas blokuje. Nie, to nas zblokowało wtedy, dobra. Czyli jakbym teraz poszedł tak, to normalnie sobie tutaj wlecimy. No i elegancko, to mi się podoba. Hop, okej, okay, hop, okej, okay, jesteśmy dalej. Śmieszne takie inne parkury dosyć. Nie wiem, czy mam wskakiwać tu? Chyba tak. Akurat na drabinkę sobie wskoczę, żeby tutaj nie skakać. Ok. i spacja nie zadziałała. <śm>

takie <taki> dziwne rzeczy. Okej. Okay. Ja się zastanawiam. Gdzie ten nasz klucz? Ta dźwignia wręcz. Mówiąc. Chyba już tam. No to lecimy. Ciach. Ha. Ta drabinka tu akurat nie była potrzebna. Dobra. O. Jest światełko i mamy już taką salę, którą widzieliśmy wcześniej. Także patrzcie. Kolejny secik nam się tutaj zebrał. Pyk-pyk. Mamy kolejny mieczek, no w sumie Jakby coś sobie tutaj podmienił Czy potrzebuje kolejnego łuku? Chyba nie Ale mamy drugi klucz Dobra, wezmę ten łuk Jakby coś to go wywalę po prostu <grymne> Także drugie miejsce Zrobione Tak właśnie Podziemia ogarnięte Chciałbym ja jakieś pochodnie tutaj? Chyba nie mam sobie wziął w łapkę Jakbyśmy tutaj po prostu się wspinali To by nam było jasno ale hey, To tylko Kilka takich miejsc, gdzie po prostu ale ścina, patrzcie, góra dół, góra dół, góra dół. Ja PITOL! Normalnie nie wiem co się dzieje. Chyba za so dużo mechanizmów tutaj jest, albo różnych rzeczy koło siebie. Po prostu Minecraft ma problem jakiś z sobą. No to wychodzi tutaj mamy wyjście, tak. To wychodzimy. O, i teraz możemy się wspinać na samą górę. No, to zobaczymy, co tam będzie na górze. Ewentualnie w innych miejscach. Aha. tu mam takie przejście po prostu? Wiecie, to jest, to jest fajne miejsce, żeby coś ukryć, nie? To warto sobie tak po prostu posprawdzać, ale nie widzę, żeby ktoś tutaj coś ukrył. Także po prostu sobie weźliśmy na górę i mamy. Proszę bardzo, Iron Loginsy Tutaj takie, tutaj diaksy, kolejne piórko mamy. Super. Super, 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 super. Pytanie, czy jest tutaj coś więcej? Tylko taka skrzyneczka z pobocznymi rzeczami. E, to można by skokwiary odwalić. Taki naprawdę skokwiary, Żeby trafić Tutaj też Okej okay. Gdzie jest trzeci klucz? Bo mamy dwa klucze Trzeci jest ukryty w zbiorniku Jerbatan Pod księgarnią Sofii Melonowy Dom Gdzie są melona z banana, że tak zapytam? To jest nasza siedziba z synów Tyk tyk, tyk o, to była dziura. A coś tam jest na dole? Czy tylko zejście? A chyba tylko zejście ale melonowy dom. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest melonowy dom. Chyba trzeba będzie się po mieście przejść. Bo tutaj tego melonowego domku tutaj ja nie widzę. Może być gdzieś tam ukryty. No po prostu z góry go nie widzę, nie? Dobra. Skok wiary. Wyszło mi. Także szukamy księgarni melonowy dom w naszym Konstantynopolu. Wielki bazar Może coś na bazarku jest fajnego dla nas? Na przykład kurka ukryta w ścianie? Daj jeść, nie dasz? Okej okay. Kurde, taki bazar, a tylko ciasto jest O Skrzynkowy alert Haha Wiedziałem, ile tych piórek mamy do zebrania? 20, o kurde To ten pobocznik naprawdę taki że Tak powiem, mocny jest to może być faktycznie ukryte wszędzie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Dobra. Cześć. Chętnie bym od kogoś dom, domek pożyczył, żeby się przespać. O, tutaj jest malownictwo. Zobaczcie. Mówiłem, że gdzieś, gdzieś, że gdzieś jest ukryty. Dobra. No w pod księgarnią Sofii. Pod. Pod. Pod, pod, pod. pod. Czyli musimy się tutaj gdzieś włamać, czekajcie, zobaczmy, co jest na górze ciekawego, nic nie ma No to dobra To idziemy Idziemy, 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 tutaj mamy quest'a <grym> Czyli to jest ten zbiornik, tak? Dokładnie, trafiliśmy na miejsce Na pewno w tę stronę Takie mam tutaj Przeczucie Pyk Aha, dobra ale w sumie chciałem iść tutaj, także nic nie straciliśmy <laughs> Bo idziemy w dobrą stronę, ale czy na pewno? Czekajcie, jakbyśmy tędy poszli, to i tak tu by nic nie było Stamtąd przyszliśmy, tutaj też jest jakaś droga Wszystko prowadzi na górę, jakby nie patrzeć Dobra Kurwa, te ścinki to mnie dobijają Nie wiem dlaczego mi tak ścina, halo Mam na defaultowym teksturpaku. FPS mam dużo. Po prostu, jak się patrzę w niektóre miejsca, to jest spadek klatek, który mi grę przycina. Takie śmieszki mapowe, nie? Dobra, jestem tutaj. Co dalej? Chyba tutaj, nie? Woohoo, Alright. Właśnie tutaj. Patrzę tutaj. No i znowu tutaj. I tutaj. I chyba tutaj. mamy przejście. Elegancko. <gry> No kurde, trochę większy pokój z takimi drzwiami, które musimy odblokować tutaj, z tego co widzę, albo tutaj. W obu miejscach na, najwyraźniej. Pyk. Pyk, dobra. Z tym akurat nie będzie problemu. Proszę bardzo. Teraz jak się dostać na drugą stronę? Chyba tym parkurem tutaj. O proszę. O proszę. No nie jest to jakiś zbytnio trudny parkur. Eee, pyk. Ale wiecie, poskakać można. Ciach. Czy to już? Halo? Chyba tak, bo światło jakieś dociera. Także idziemy na dół i się wbijamy po skrzyneczkę. Kolejny klucz dla nas. Kolejny sekret. I kolejna zbrojka. Okej, okay. kolejne te fajne rzeczy. Trzeci klucz. Super. <gry> dobra, czyli mamy trzy klucze. Kiedy zdobędziesz wszystkie. A to tylko trzy klucze były. Okej, okay. dobra. Będziesz mógł pojechać do Masyafu. Wyjście przez główną bramę koło wieży. A, to dobra. To dobra. To inaczej mówiąc, w sumie misje główne mamy wykonane. Z pobocznych 700 setów zbroi mamy w sumie raz, dwa, trzy, cztery... Trzech setów nam brakuje. Hmm. Pewnie gdzie są ukryte. Weź na najwyższy punkt wieży Galata. A to mamy wykonane. Zapal wszystkie znicze na wieżach asasynów. <noise> Mogę zrobić takiego popeczniaka, czemu on będzie? Ciekawe, jak tam się odpala. Czy po prostu się klika wajcha, czy się stawia pochodnie? Czy jeszcze coś innego? Czy po prostu jest tam yy, netherrack i się go podpala? Co to za piasek? Jakieś ukryte piaski. Dobra. Czyli co? Czyli wyszliśmy gdzieś. To mamy zejście Uff, to jest wieża asasynów, to chodźmy do niej to Od razu wykonamy quest'a Witam, dzień... dobry To sobie weszliśmy A w sumie wieża asasynów, nie? No to parkour tutaj trzeba zrobić Czyli wydaje mi się, że byliśmy w dobrym miejscu Po prostu trzeba tutaj się wspinać, a później przeskoczyć, nie? To jest Klimatyczne, no, naprawdę Oho, na naterrak, tak jak myślałem Pytanie, jak go odpalić? A widzicie. A widzicie, właśnie tak. Tylko po co dostałem? A, kratkę. Chyba tutaj trzeba ręcznie zniszczyć. A nie, to trzeba po prostu odpalić. O! I zamknąć. Haha! Mamy to! Ile z tych wiesz? Asesynów. Czekajcie, zobaczmy. Tam byliśmy. Jest druga tam jest trzecia, czyli są cztery pewnie, znając życie. No to lecimy, lecimy odpalać, robimy zadanie poboczne na naszej mapie fabularnej. Ojej! Dobra, tutaj stąd nie wyjdziemy zdecydowanie, chyba że użyjemy drabinki. Wtedy wiecie, można wszystko. Dobra, gdzie jest kolejna wieża? Co my tu mamy? Hg Sofia. o Pik, pik, pik. Tutaj też coś powinno być. Zobaczcie, jest jakiś parkur. Nie było tu zadania jakiegoś. To oh, spacjo. Ty wiesz zawsze. Kiedy się wcisnąć za późno. Czekajcie, robimy parkourę tutaj. To jest. To jest to, co musimy zrobić. No i proszę. Tylko tleta dostaliśmy. Kurde. Aha, czyli to był taki parkour po piórko Okej. Okay. Czemu nie? <laughs> dobra dobra, niech będzie. To nie jest ta wieża, której potrzebujemy. Bo musimy tutaj przejść. To coś jeździ. Hmm. Chyba. Chyba coś źle zrobiłem. Ale okej. Okay. Po prostu przejdziemy sobie. Wiecie co? To jest fajna kmina, którą właśnie... Wymyśliłem. Mamy transport po mieście. <laughs> Jak najbardziej. A tu mamy kolejną wieżę asasynów Także konik nam się tutaj przyda. <laughs> Jak mamy gdzieś szybciej dotrzeć, to czemu by nie na koniu? <laughs> pyk, pyk. Dobra. Uuu. u, uu, To zrąbałem Tak po całości. Czekajcie, bo tutaj. Coś mnie zdecydowanie troluje Dobra wow, 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 wow. Byle by nie spaść A w sumie tego nie potrzebuję, bo już mamy flinta Także odpalamy Zamykamy O, zrobimy asasyna na konia, zobaczcie Na koń sobie do wody poszedł Spragniony konik Haha, udało się Co prawda był jakiś tam laczek ale udało mi się wskoczyć na konie, przez to nawet demejdzę nie otrzymałem, nie? Kurde, to są fajne takie rozkminki, widzicie, z parkurem. Z chwilę jakiś parkur, jakieś drabinki wszędzie. I różne ciekawe rzeczy pochowane tutaj są. No, czyli, czyli idziemy sobie murem, tak jak chciałem. Czekajcie, bo ja chciałem też jeszcze inną żyć. Czy tam jest wieża asesynów? nie ścini mnie w takich momentach, nie? Tam nie ma wyżar asesynów. Czyli biegniemy do tej, dobra. Konika po prostu wypuściliśmy Jest teraz wolnym koniem Może sobie działać jak chce Oczywiście wspinamy, bo czemu by nie Czemu by nie, nie wspiąć i nie zaskoczyć Każdy lubi co, robi co lubi, nie? Dobra, mm, nie przegapiłem wieży Dobra, nie, bo ona jest jeszcze dalej, okej okay. To lecimy Lecimy się, wtryniamy Z tego miejsca O ty, w dinozaura Czwartego i piątego. Ale nie, w sumie tędy możemy. No właśnie. To z czym problem. <grym> Już chciałem dziwne rozkminki robić. Ale tutaj, to za to nie wiem, czy nam się uda. To co tutaj jest chyba norm... najnormalniejsze wejście na świecie. Pyk, pyk. Chyba tak. Tak właśnie. Tyle, że oczywiście parkur. <grym> no to parkur. Ciach, ciach. Pyk. Jesteśmy na górze. Oczywiście mogę już odpalić. Pyk. Kratkę wziąć. Zamknąć. No i chyba to byłyby wszystkie wieżyczki, które tutaj mamy. w tam odpaliliśmy. Tam też odpaliliśmy. Dobra, tam chyba nie trzeba było nic odpalać. No to lecimy do Masjafu. je Patrzcie teraz, co ja zrobię. Tak, to właśnie chciałem zrobić. O nie. Wejście przez główną bramę, koło wieży Galata Czyli tam Dobra Takie lepa kury tutaj po mieście Oje, najlepiej po dachach Pyk, 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 pyk O kurde Kto by pomyślał I na dół Super Czyli to będzie ta brama gdzieś tutaj Dokładnie. Także ok, mamy kluczyki. Tutaj mamy otwarte przejście. Gdzie ten masjaf, że tak zapytam? Czekajcie, tam jest jakaś tabliczka, lecimy. Tiku, 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 Masjaf. Ok, a i mamy drogę. Dobra, myślałem, że to jakiś zwykły las. No to dobra, tu nas droga jakaś prowadzi do masjafu. Ok. <grymny> zobaczymy, zobaczymy. Jak to tutaj wygląda. Hops, hops, hops. Dobra Krowa tam się nie pruje, ja tutaj ważną misję mam, lecimy do Masjafu. Czekaj, jestem jak Masyaf wygląda Czy jest coś odwzorowane, czy nie hmm. Czy tutaj kule po prostu Czekajcie, bo zgubiłem trasę ja Tutaj, okej, okay, dobra. dobra Aha, do przodu, okej, okay, rozumiem, rozumiem Lecimy na górę Ops, 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 okej okay. I cały czas do przodu, lecimy Cóż, teraz ten koń by mi się przydał, nie? <grystanie> Ale no nic, lecimy z buta. Czemu by nie polecieć z buta do masyfu? Ja nie widzę przeszkody, a wy Wy chyba też nie widzicie. Mamy ciekawszą drogę, tak. Okej, okej, okej. Dobra, ma mały zakręt. To, to musi być masja, widzicie, to jest takie zabudowane tutaj. Dosyć spore. Aha, tam mamy jakieś tam schodki widoczne. Dobra, zobaczymy. Swoją na ile ja mam ustawione? Nie, na 16. O, no, myślałem, że mam na Extreme ustawione czanki. O, kurde, ja tu już widzę. Ja tu już widzę to. Widać masja w tym tęczu. Dobra, kurde. Co się będę pisył, i tak ustawiony. Także, ciach. Ciach. Tak się skacze A nie jakoś. Nie wiadomo jak. No i mamy bramę Masyafu, co prawda nie żeby były takie góry obok Ale jest brama <grystanie> Co my tu mamy w skrzyni? Masyaf Dobra, czekajcie Dobra, to jest po angielsku, to my wolimy po polsku, od, od karczka Witaj Masjafie! Witaj w Masjafie. Znacie jabłko Edenu? O kurde, w Bibliotece Altaira Wejście na parterze głównej sali zamku Okej, okay, czyli misje poboczna i główną możemy odstawić Mówiłem, że jeden łuk też wywala, będę miał zapełno tutaj. Także dobra. Tak, tak to o, zrobimy. Czyli lecimy przez masję, tak? Gdzie ci źli asasyni tutaj, którzy wiecznie się do mnie spinali w Assassin's jedynce? No i później też się w sumie spinali w każdej innej części, jak tutaj byłem. Takie życie. Oczywiście, jak to masję, trzeba parkura zrobić, bo, bo lecimy na sam koniec, dokładnie tak, na sam koniec po naszym Masjafie tutaj. Ja pamiętam, było takie właśnie wejście na górę, także po części coś jest tutaj odwzorowane, już dokładnie nie pamiętam, jak ta masja wyglądał. A, pamię ale pamiętam to miejsce, że tutaj dało się zejść Tutaj zawsze ktoś tam pitolił jakieś głupoty i dało to się z tamtej strony lecieć I czekajcie, jak to dobrze pójdzie, to znajdę takie fajne miejsce, tak, tak, zdecydowanie tędy się biegło Tak, jest odwzorowanie, jest jakieś odwzorowanie I tutaj zazwyczaj się skakało do siana Tutaj akurat jest woda, tylko zamarznięta Tutaj też stał często strażnik. I ja, ja zawsze biegłem i go spychałem i on na dół spadał i ginął, nie? Tak było, pamiętam. Czyli jest odzerwanko tutaj. To bardzo fajne. Bardzo mnie to cieszy. Że takie rzeczy zostały tutaj porobione. Konstantynopol to, na to nawet nie wnikam, bo był naprawdę bardzo mały. Ale tutaj no to jest moc. Zdecydowanie jest moc. Dobra, mamy schody, lecimy. Tak, tutaj też było takie podwyższenie. Tutaj łucznicy byli, później strzelali do nas. Takie, takie złe i niedobre lulice Tutaj była brama z denerwującymi gośćmi, zawsze. Tak, zgadza się. Zgadza się. Plac treningowy, dokładnie. Jedna z najgorszych rzeczy w Assassin's Creed jedynce. nauka, kurde, walki, która była sobie nijaka. Słuchajcie, ja, ja sobie lecę. Teraz nie lecę do tej biblioteki, ale co tutaj ogarnąć szczególnie to była ta wieża, dobra. Nie pamiętam, czy, czy by się tak wspinało. Tak, i są te podesty. Tak, tak, było, i nawet jest woda, do której się skacze Nie gadaj, że zrobiłeś powrót, nawet tutaj. Znaczy, zrobiliście. Znaczy, nie wiem, kto zrobił oryginał tej mapy. O, tak to powiem. W sumie jest mapa przetłumaczona, nie? Ale kurde. No, z Masjafem to się postarał. Co prawda, to zrobić o wiele lepiej. Widać, że to było robione typowo na szybko, ale żeby to jakoś wyglądało podobnie, no nie. Ale dało radę. Dobra, jesteśmy przed głównym wejściem tutaj do siedziby. Tutaj zabijaliśmy Al Mualima. Nie, nie Almualima, tego. czy mm. Al Mualima też w sumie tutaj na placu, nie tam dalej. Był później taki jeden głupi ham. Nie pamiętam już jak się nazywa. I dobrze, że nie pamiętam jak się nazywał. No, ale go z pistoletu zastrzeliliśmy, tak. Co co tam? Pierwszy pistolet na świecie, nie? Tutaj Almualim właśnie nam dawał często. lekcje ale ty zły Altair jesteś, ale ty zły, bo asasynem jesteś. Tak, tak, tak było, tak było Dobra, ale zejście mamy zdecydowanie Gdzieś tutaj na dole mhm. I to może być całkiem możliwe, że to jest tutaj Tu włóż trzy klucze e, Tak, to jest problem zdecydowanie mojego minecrafta Bo z poprzednią mapą, którą nagrywałem Horrorową też był taki problem, że nie mogłem otwierać Takich skrzynek No już Chyba wersja nie zgadza, dobra Pyk, pyk, pyk Czy to opada? Tak, opada Czyli otworzyliśmy Otworzyliśmy to patrzcie, mamy bibliotekę Altaira O kurde Nie pamiętam, żeby to było Za lawą, ale to nieważne To jest tak zrobione po prostu No dawaj, dawaj, idziesz w dół Idziesz w dół, halo Dawaj, przejść coś bym tu postawił, ale no nie mogę. No już blisko, już w sumie, w sumie, Naprawdę się musiałem o to zahaczyć. Kurde. Chciałem to przeskoczyć. Altair nie bi mnie. Dobra. i z tego spawione było jedno krzesełko. by Altair tutaj siedział z jabłkiem. <grym> tak właśnie. Jeśli o nim mowa, nie? I tutaj było ukryte właśnie przejście. Czekajcie, co tu jest? Teleport do Konstant. Nigdy! Proszę bardzo, ja w ugu Sharpness 5. No i tu mamy gratulacje. Czekajcie, tutaj odłożę zbrojkę. Tak, o. Pyk. Z mapy nawet nie korzystałem. Masja, to już możemy schować. Zobaczmy książeczki. Dobra. Od edytorów. A, ty również dziękujesz, to czekajcie tutaj. E, Okej, okay, to tak zrobimy. Dzięki za przejście naszej mapy. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Proszę zostaw ocenę i wspomóż nas na fanpage'u. To bardzo pomaga w tworzeniu No w map. Dziękujemy. Możesz teraz e, nadepnąć na teleport i przenieść się do Konstantynopola. Tam możesz dalej eksplorować i skończyć misje poboczne stworzone przez NomScorch. scorch plus NomFrog. Tłumaczenie współpracy karczek. Nie no, karczek i No właśnie mówiłem, że to oni, ale tutaj NomFrog stworzył mapy. Dobra, dobra, już mi się wszystko zgadza. Dobra, dobra. Dzięki za mapeczkę, naprawdę bardzo fajna. Zobaczmy również... Wasze podziękowania. Ja również dziękuję za przejście mapy, również e, mam nadzieję, że Ci się podobało i tłumaczenie też się sprawdziło. E, asasyńskie pokój i bezpieczeństwo Wertes. <grym> Karczyk i MM. Dzięki za tą mapeczkę, dzięki za tłumaczenie, bo w sumie wziąłem kiedyś tą mapę, ale nie chciałem jej ruszać, bo stwierdziłem, a pewnie tutaj będzie milion jakichś zadań po angielsku nie ogarnę, ale nie było tak źle, było po prostu spoko. No dobra, tutaj mamy oryginał tego tekstu, mamy tutaj jabłka Edenu, którego nie powinno się jeść, jak ktoś ogarnie serię Assassin's Creed, to wie Też się świeci, bardzo fajnie Też niedługo będę miał adboxing albo no jak mi kurier y, zechce dostarczyć To będzie na głównym kanale I no i co, no i tyle byłoby z naszego Masyafu tutaj Konstantynopol, zobaczmy Tak, tutaj nas przywrócili Game 1, możemy sobie dać normalnie Także taki tutaj był Konstantynopol Taka mapeczka, fajna, fajne, fajnie mi się tutaj grało Wiecie, klimaty asasynskie to, to coś dla mnie jak najbardziej Także sobie pograliśmy, było fajnie Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Dodajcie film do ulubionych Udostępnijcie na fejsie o, I, i, i wiecie, wiecie co jeszcze, nie? podeślijcie po prostu znajomym Będzie naprawdę super No i co, jeżeli chcecie więcej fajnych mapeczek To wiecie, pamiętajcie Te 4000 łap w górę miało być na drugi odcinek, ale nie będzie Bo przeszliśmy, także tam te 5000 łap w górę to by to, to była fajna liczba, tak? Żeby, żeby było więcej fajnych map. Dobra. To co? Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Hej, hej.